Podsumowanie polityczne dnia. Marcin Bąk oraz moi i państwa goście, którymi są pan Stanisław Michalkiewicz, publicysta, komentator i pisarz, oraz pan Andrzej Gajcy, redaktor Onet.pl. Witam serdecznie. Kilka rzeczy jest do omówienia. Zobaczymy, ile nam czasu każda z nich zajmie. Chciałbym zacząć od tej, która już od jakiegoś tygodnia buzuje w polskim życiu politycznym, to znaczy posłowie Platformy Obywatelskiej, tam bodajże 100 podpisów znalazło się, złożyli wniosek o delegalizację ONR-u. Panie Stanisławie, pan no, jako prawnik, fachowiec ma pewne rozeznanie. Ten wniosek, jakie on może mieć szanse na dalszą procedurę i zakończenie się no właśnie delegalizacją? Myślę, że ma spore szanse. Jednak. Tak, myślę, że ma spore szanse, dlatego że to by zależało od tego, jak większość parlamentarna, szeroko rozumiana zresztą, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również Kukiz 15, do tego się ustosunkuje, dlatego że mimo takiej wojny politycznej, którą tutaj mamy od co najmniej 10 lat, a może nawet więcej, to podstawową troską obydwu antagonistycznych partii, podstawowa troska jest taka sama, żeby im nie wyrosła z żadnej strony polityczna alternatywa. Więc gdyby doszły obydwie partie do wniosku, że obóz narodowo-radykalny ma zadatki na polityczną alternatywę, no to oczywiście ten wniosek ma szansę powodzenia, a w każdym razie ma szansę na długie procedowanie. Ale nie wiem, natomiast no, to by oznaczało, że gwałtownie kurczy się przestrzeń wolności politycznej w Polsce pod hasłem oczywiście obrony wolności, no jakżeżby inaczej. Ja myślę, że ten wniosek nie ma jednak dużych szans. Prawo i Sprawiedliwość no, stoi w obronie ONR-u i widać to po dzisiejszych wypowiedziach wielu polityków. I jednak wydaje mi się, że no, ONR zawsze budził emocje, czasami skrajne emocje. Dochodziło do różnych zachowań, do różnych działań sympatyków ONR-u. Natomiast ani nie ma głośnych wyroków przeciwko ONR-owi, ani w zasadzie nic tak wielkiego, spektakularnego się nie wydarzyło, aby rzeczywiście większość dzisiaj parlamentarna i też no, Prawo i Sprawiedliwość opowiedziało się jednak za delegalizacją ONR-u. Myślę, że bez tego głosu raczej ten wniosek nie ma żadnych szans. No właśnie, zwrócił pan redaktor tutaj uwagę na taką ważną rzecz. ONR budził głośne emocje, czy gorące emocje, tak? W ogóle dość często w polskiej polityce, zwłaszcza w publicystyce, używa się tych emocji jako podstawowego argumentu, tak? Na wskazanie, to są faszyści, należy ich zdelegalizować. Ale to przecież nie jest chyba taka łatwa sprawa. Dana partia, dany ruch polityczny czy stowarzyszenie musi spełniać określone wymogi prawne, tak? Żeby zostać zdelegalizowany zgodnie z polskim prawem. Mnie się wydaje, że w ogóle bardzo dużo nieporozumień jest właśnie wokół tej kwestii. Przede wszystkim co do samego faszyzmu. Co to jest? Bo wielu ludziom się faszyzm kojarzy z tym, że ktoś na przykład Żydów nie lubi. Albo, że podnosi rękę w rzymskim salucie. Tymczasem to nie jest istota faszyzmu. Przypomnę, że w marszu na Rzym Benita Mussoliniego uczestniczyło co najmniej 300 Żydów, faszystów. Więc to żydostwo z faszyzmem może się kojarzyć jak najbardziej pozytywnie. Natomiast istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. I żeby nie być gołosłownym, to przytoczę formułę twórcy faszyzmu, Benita Mussoliniego wspomnianego, która brzmi następująco. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To jest istota faszyzmu. I faszyzm nam zagraża, ale to nie obóz narodowo-radykalny. Czyli tak naprawdę taki hiperetatyzm uznałby pan za rodzaj faszyzmu? No, to jest etatyzm rozbudowany do rozmiarów monstrualnych. No dlatego powiedziałem hiperetatyzm. Tak, przekonanie, że człowiek powinien się poświęcać dla państwa. I to jest pogląd, który nie wytrzymuje żadnej dyskusji. Tak jak marksizm w Związku Sowieckim był przyjęty powszechnie i bez zastrzeżeń, jak to pisze profesor Tatarkiewicz w Historii i Filozofii, no to tutaj tak samo powszechnie i bez zastrzeżeń musi być przyjęte.
że państwo ma zawsze rację. To zresztą we Włoszech było duce ha sempre ragione, prawda? Wódz ma zawsze rację. I to jest istota faszyzmu. Myślę, że obóz narodowo-radykalny, który akcentuje hasła nacjonalistyczne, myślę, że on wyraża nacjonalizm jako pewien kierunek polityczny, jako ideę polityczną. Natomiast to wcale się nie musi kojarzyć zaraz z faszyzmem. No jest państwo na świecie, nie jedno zresztą, ale jedno jest bardzo znane, gdzie nacjonalistyczna ideologia jest oficjalną ideologią państwową. Mam na myśli Izrael. No przecież tam syjonizm jest odmian. Zresztą mało tego, z takie coraz więcej cech takich szowinistycznych ma w porównaniu do klasycznego syjonizmu, tego autorstwa Teodora Herzla. Z końca XIX wieku. Mi się wydaje, przepraszam, tylko mi się wydaje, że ta dzisiejsza dyskusja o delegalizacji ONR-u, no jakby kompletnie nie ma z tym, o czym my teraz mówimy, do czynienia, bowiem przypomnijmy sobie, że wniosek Platformy Obywatelskiej został złożony po incydencie, do jakiego doszło na pogrzebie Inki Zagończyka, gdzie ONR-owi przypisano atak na sympatyków KOD-u. I stąd wziął się ten cały wniosek i cała ta dzisiejsza dyskusja, awantura, czy ONR zdelegalizować, czy nie. Oczywiście ta dyskusja, to co pan powiedział, jest oczywiście bardzo istotna i pokazuje szerszy aspekt tego problemu. Natomiast ten wniosek jest czysto elementem gry politycznej. Znaczy, no wiadomo, że został złożony po tym impulsie, po tym zapalniku, ale nie byłoby tego zapalnika, może za tydzień albo dwa zjawiłby się inny. Wiadomo, że pewne napięcie po lewicowo-liberalnej stronie już było od jakiegoś czasu. Oczywiście, żeby było. Natomiast kolejną fazę walki z faszyzmem rozpocząć. Tak, tylko pytanie, ja się zastanawiam, czy my rzeczywiście dzisiaj w Polsce mamy rzeczywiście realny problem z faszyzmem. No dla pewnej części ludzi. Dla pewnej części tak. Składają takie wnioski, to widocznie tak. Pytanie, czy rzeczywiście wniosek Platformy Obywatelskiej wynika z tego, że politycy dostrzegają ten problem, czy on wynika z bieżącej walki politycznej, jaka się toczy między PiS-em a Platformą Obywatelską? Ja stawiam na ten drugi powód. Ja myślę, że ten wniosek, jaki Platforma Obywatelska złożyła, tutaj ten incydent w Gdańsku jest tylko pretekstem. Oczywiście. Natomiast prawdziwy powód, moim zdaniem, jest taki, że przypominam, Komisja Europejska pod koniec lipca przedstawiła Polsce ultimatum, którego termin upływa z końcem października. I trzeba w związku z tym, wakacje się skończyły, wszyscy wrócili z urlopów, no i życie polityczne, że tak powiem, nabiera tempa, trzeba stworzyć Komisji Europejskiej pewne fakty dokonane, które posłużą za uzasadnienie jakichś kroków, być może nawet w postaci klauzuli solidarności przewidzianej w traktacie lizbońskim, wobec Polski. I ten wniosek widzę w tym kontekście. Tak samo jak nadzwyczajny kongres sędziów polskich. Przypomnę, że Krajowa Rada Sądownictwa powzięła uchwałę o zwołaniu tego kongresu prawie jednocześnie z ultimatum, które postawiła Komisja Europejska Polsce. Prawie jednocześnie, więc byłby to przypadek rzadki, a czy w ogóle są przypadki? Moim zdaniem jest to bardzo konsekwentnie rozwijana operacja, której cele jeszcze na razie wobec opinii publicznej mają pozostać tajemnicą. Oczywiście do czasu, bo potem się już nie, da się tej tajemnicy utrzymać. Wszyscy się z nią zapoznamy. Incydent gdański był pretekstem, dlatego że no w końcu co tam się w Gdańsku stało? Poradzono panu Mateuszowi Kijowskiemu, żeby nie kontynuował prowokacji. Tak, i tyle. No, tamto męczeństwo pana Szumełdy to jest groteskowe, bo Paluszek tam pokazywał, no wstydziłby się po prostu. I tyle. Policja zresztą bardzo rozsądnie się zachowała, bo przyłączyła
dołączyła się do tych perswazji, że panie Kijowski, niech pan, jak panu skóra miła i nie chce pan już nie guza szukać, to niech pan gdzieś się oddali stąd na bezpieczną odległość. Także nic się nie stało. Gdyby obóz narodowo-radykalny dopuścił się jakiegoś aktu przemocy, ale poza tam pokrzykiwaniem to nic nie było. A no, czasami w przypadku silnych emocji mówi się podniesionym głosem, nawet perswadując coś, więc to jeszcze nie jest... Żyjemy w pewnej rzeczywistości prawnej, o której nie trzeba zapominać. Otóż rzeczywiście konstytucja zakazuje propagandy faszyzmu, propagandy komunizmu, no ale to trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowania wyczerpują znamiona tych konstytucyjnych zakazów. Zostawmy na moment faszystów polskich, domniemanych bądź prawdziwych. Wspomniał pan w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że kurczy nam się zakres wolności słowa i zakres wolności. A co by panowie powiedzieli na to, czy będzie to zwiększenie jednak zakresu wolności? Projekt dopuszczenia marihuany, tak zwanej medycznej marihuany, ten projekt został dzisiaj przyjęty przez marszałka Sejmu. Będzie dyskutowany, będzie zapewne głosowany też. Czy dopuszczenie tej marihuany, jakby nie patrzeć, narkotyku, to jest zwiększenie zakresu wolności w Polsce? Czy byłoby zwiększeniem wolności w Polsce? Ja muszę odpowiem w ten sposób. Dzisiaj, myślę, warto to podkreślić mocno. Dzisiaj mamy sytuację, w której pacjenci mają dostęp do medycznej marihuany. No nie jest prawdą, że dostępu nie ma. Te leki można sprowadzać, a nawet są w całości refundowane przez Ministerstwo Zdrowia. Problem oczywiście jest, bo w Polsce dopuszczony do obrotu jest legalnie jeden lek, który można kupić na receptę. Pozostałe chyba dwa czy trzy specyfiki można sprowadzić z zagranicy na zasadach tak zwanego importu docelowego. Pozostałe specyfiki nie są w Polsce legalne. I tutaj w zasadzie trudno mówić o tym, aby ten dostęp poszerzyć, bowiem cała procedura legalizacji tych leków jest bardzo długa i nie zależy ani od rządu, ani od Ministerstwa Zdrowia, no, tylko od firm farmaceutycznych, które muszą zalegalizować, przebadać te leki, włożyć na to duże pieniądze. Cała ta dyskusja, którą teraz mamy, jest bardzo medialna, bo tutaj mówimy o chorych ludziach, chorych, o pacjentach. Na ogół śmiertelnie cierpiących. Chorych. Tak, to chwyta za serce. Więc bardzo chwyta za serce. I jest to rzeczywiście problem istotny, aczkolwiek ja nie wyobrażam sobie, z tego co rozmawiam z wieloma politykami, no trudno mi sobie wyobrazić, aby Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na powszechną hodowlę marihuany do celów leczniczych, czyli na taki dostęp, że każdy chory pacjent mógłby tą marihuanę uprawiać. Jest pomysł, wiem, aby spróbować takie leki, aby były one dostępne w aptekach. Czy to się uda, nie wiem, ten projekt klubu Kukiz 15 idzie bardzo szeroko i myślę, że na pewno będzie się zmieniał w swoim kształcie, te zapisy będą się zmieniały na etapie prac parlamentarnych. Redaktor Michalkiewicz zawsze prezentował taki mocno wolnościowy punkt widzenia do wszelkich środków medycznych. Grecy mówili na to farmakion, tak? Leki, narkotyki, trucizny, wszystko to obejmowali jednym słowem. No właśnie, jak to z tą marihuaną? Zacznę, panie rektorze, odpowiedzi na pańskie pytanie, czy to oznacza poszerzenie wolności, czy nie. Otóż jeszcze nie mówmy hop, na razie pan marszałek Kuchciński dopuścił do procedowania, ale przypomnę taką sentencję Rzymian starożytnych, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pewnej mądrości sentencji. Cuius est condere, eius est tollere. Ten, kto ustanowił, ten może znieść. W każdej chwili może znieść. Otóż moim zdaniem to jest zła droga. W ogóle wyposażanie władzy publicznej w prawo decydowania o tym, co ludziom wolno jeść, a co im jeść nie wolno. Gdybym na przykład wyszedł teraz ze studia na zewnątrz, tam wziął garść ziemi i ją zjadł, to nikt mi nie może tego zabronić. Gdyby natomiast ta ziemia została przez jakiegoś urzędnika uznana za narkotyk, to już bym popełnił przestępstwo. Otóż właśnie, no to jest złe.
złe. Państwo powinno to, co Machiavelli pisał w Księciu, wyznaczając taką cienką, czerwoną linię uzasadnionych ograniczeń wolności, od tego, co on nazywał uciskiem. Otóż jeżeli to nie służy bezpieczeństwu powszechnemu, to to jest ucisk. I mamy do czynienia... I najmniej tego ucisku powinno być tak w życiu publicznym. Bardzo dziękuję. Czas nas w sposób nieubłagany zmusił zakończyć rozmowę. Mam już informację dla państwa w sądzie, na którą państwo mogli SMS-ami odpowiadać. 88% odpowiedziało na tak, 12% państwa odpowiedziało na nie, na pytanie, czy w Wielkiej Brytanii istnieje polonofobia. Za wszystkie SMS-y dziękuję. Dziękuję także moim państwa gościom, którymi byli redaktor Stanisław Michalkiewicz oraz Andrzej Gajcy z Onet.pl. Za chwilę dziękuję. Główne wydanie dzisiaj poprowadzi Łukasz Sobolewski. Marcin Bąk, do zobaczenia.